Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości w Turku po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jesteśmy wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni, bo wygraliśmy te wybory w kraju, ale też wygraliśmy w naszym rejonie, w powiecie tureckim, w regionie konińskim, gdzie startowałem. Przede wszystkim niskie ukłony i podziękowania do wyborców. Dziękuję wszystkim za każdy głos oddany na Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję wszystkim za każdy głos oddany na moją osobę. Szczególnie nas cieszy wynik w Turku, szczególnie nas cieszy wynik w czterech powiatach subregionu konińskiego, no ale jesteśmy w Turku, to o Turku parę słów powiemy. Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim, którzy zagłosowali na mnie. Proszę Państwa, to jest taki wynik, jak wszyscy wiedzą, bardzo się z tego cieszę. Jestem mile zaskoczony, że udało się taki wynik osiągnąć. Nikt się chyba z nas nie spodziewał, to jest duży sukces. No tu w tym wypadku mój osobisty, ale bardzo się też cieszę ze swojego wyniku, jeśli chodzi o powiat turecki, bo ten wynik w stosunku do wyborów do parlamentu naszego, do Sejmu, został poprawiony o ponad 2000 głosów i to jest bardzo, bardzo radosna dla mnie informacja. Nic, tylko dalej trzeba pracować, żeby ten wynik utrzymać, a najlepiej poprawić. Szanowni Państwo, ale to, co zdarzyło się w powiecie tureckim, no to już jest nokaut. Uzyskaliśmy w kilku gminach 70% poparcia. To bardzo, bardzo nas cieszy. Najlepszy wynik, Rysiu Papierkowski usiadł koło mnie, ale nie bez przyczyny. Najlepszy wynik w gminie Przykona, oczywiście ponad 70%, 74 prawie, 73,92 dla Prawa i Sprawiedliwości. W gminie Kawęczyn, co mnie osobiście też bardzo cieszy, 73,32. Gminie Brudzew, pisowskiej gminie Brudzew 71,88. Gmina Władysławów jest trzecia, tutaj 72,53. To są wszystko wyniki powyżej 70%. To jest no, bardzo, bardzo dobra wiadomość dla nas, ale i gmina Tuliszków 70% bez procenta, czyli 69,03. Gmina Dobra 68,61, gmina Malanów 66,63, gmina Turek 60,55, no i miasto Turek wynik zbliżony do wyników kraju, czyli 46,39. To są bardzo dobre wiadomości, to efekt ciężkiej pracy wszystkich tutaj samorządowców, ale całej struktury turkowskiej. Bardzo z tego się cieszymy, że mieszkańcy powiatu tureckiego nam ufają, no ale są też powody, bo wszystkie te programy, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadza, nakierowane są na podniesienie jakości życia, poszczególnych mieszkańców, dobrobytu całej społeczności i udaje nam się trafiać do mieszkańców. To też jest spowodowane tym, że spotykamy się, rozmawiamy, słuchamy ludzi. Ja takich spotkań odbyłem mnóstwo w kampanii wyborczej. Spotkania niekiedy trudne, bo i sprawy są trudne, ale staramy się wszystkie te głosy, które padają na spotkaniach, wprowadzać do naszych programów. Staramy się realizować to, czego mieszkańcy, czego wyborcy sobie życzą i to jest bardzo, bardzo dobry kierunek moim zdaniem i dzięki temu mamy takie wyniki. Cieszę się też ze swojego wyniku na terenie okręgu wyborczego do Sejmu, bo to jest wynik 16 173 głosy. To jest też dla mnie bardzo, bardzo pocieszające. Szanowni Państwo, no co dalej? Nic się nie kończy. Jesteśmy w trakcie, rozpoczynamy kolejną kampanię, bardzo ważną do Sejmu i Senatu. Będziemy chcieli osiągnąć tu jak najlepszy wynik i pracujemy dalej. My już w poniedziałek, zaraz po wyborach, byliśmy u Pana Prezydenta na święcie samorządu. Dziś mamy konferencję, bo chcemy się jeszcze tym wynikiem radować, jeszcze się tym cieszyć, ale zabieramy się do pracy. Będziemy chcieli, aby ten wynik nawet poprawić, jeżeli chodzi o wybory do Sejmu i do Senatu. Jesteśmy na dobrej drodze, ale nie jest jakiś hura optymist. Jesteśmy zadowoleni, ale spokojni i idziemy do przodu, bo to jeszcze kilka miesięcy trzeba nad tym pracować. Ja oczywiście będę kandydował z list Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Liczę na dobre miejsce na liście, a później na dobry wynik, bo to jest bardzo, bardzo istotne dla nas, dla powiatu tureckiego. My już podejmujemy działania, już z panem starostą myślimy o zakupie nowej karetki ze środków rezerwy budżetowej. Myślimy o innych działaniach. Chcemy, aby inne działania były wprowadzone. Nie będę teraz tego zdradzał. Szanowni Państwo, te wyniki to też efekt pracy całej struktury Prawa i Sprawiedliwości. Ze mną siedzi tutaj część samorządowców, ale wszyscy oni ciężko każdego dnia pracują i dzięki ich pracy również mamy taki wynik. No, różnie nas oceniano przed wyborami. Mnie osobiście to było dla mnie trudne, bo poddałem się weryfikacji społecznej po 3,5 roku pracy w parlamencie. To, proszę mi wierzyć, nie jest łatwa sprawa. To jest duża praca i duży stres, no ale weryfikacja wyszła tak jak mój numer na liście, myślę, na piątkę, no ale to jeszcze przed nami, żeby uzyskać na szóstkę, to musimy popracować. Wszystkim kolegom tutaj obecnym bardzo dziękuję. Cieszymy się, radujemy, ale ta radość nas nie paraliżuje. Dalej będziemy ciężko pracować, czy to w samorządzie, czy ja na forum parlamentu. Jeszcze są posiedzenia Sejmu i w czerwcu i w lipcu dwa, a później już od sierpnia pełną parą prowadzimy kampanię wyborczą. Ja za chwilę, czyli w przyszłym tygodniu, chcę powołać już nasz sztab wyborczy, który będzie pomagał mi w pracy nad dobrym wynikiem do Sejmu. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom powiatu tureckiego, wszystkim mieszkańcom ziemi konińskiej, mieszkańcom Wielkopolski za oddane głosy na Prawo i Sprawiedliwość, za oddane głosy na moją osobę. Obiecujemy, że Państwa nie zawiedziemy, będziemy dalej pracować dla naszych rodaków, dla naszej ojczyzny i tam w Parlamencie Europejskim, i tutaj w kraju. Serdecznie gratuluję panu profesorowi Krasnodębskiemu, pani Angelice Morżanowskiej. Cieszę się, że udało się 2 mandaty uzyskać dla Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wielkopolskiego, co nie było przecież takie pewne. Dziękuję, raz jeszcze dziękuję wszystkim wyborcom. Jeśli ktoś z kolegów chciałby zabrać głos, to proszę bardzo. Pozwolę sobie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, radość jest duża, tak jak Pan poseł powiedział, ale przed nami jeszcze cięższa praca, bo mamy na jesień wybory do Sejmu i do Senatu i na tym się na pewno będziemy skupiać. Ja myślę, że Panie Pośle, że ten sztab już nie czekać do jutra, zróbmy go już nawet dzisiaj. Nieformalnie to już tak jest. Tak jest. Szanowni Państwo, cieszy to, że właśnie to, co jeszcze przed wyborami zrobiliśmy też taką konferencję i temat był poruszany o wiarygodności Prawo i Sprawiedliwość jest wiarygodne. W całym kraju Prawo i Sprawiedliwość jest wiarygodne. W powiecie tureckim nasze działania, które tutaj są, to są no, to te efekty tej wiarygodności. Cieszy fakt też, to już powtórzę za mediami, faktycznie pan poseł Bartosik miarzy konkurencję, a myślę, że nie musimy do końca wyjeżdżać na południe kraju, bo tak też gdzieś przeczytałem, mamy Podkarpacie, Wielkopolsce. To też cieszy. Myślę, szanowni państwo, że wynik będzie minimum na jesień taki jak w tej chwili. Oczywiście liczymy na więcej, czyli bardzo się cieszymy, że społeczeństwo okręgu numer 37, ale tutaj społeczeństwo powiatu toreckiego doceniło naszą ciężką pracę, doceniło naszą wiarygodność i tak jak pan poseł powiedział, obiecujemy, że cały czas, nie tylko przed wyborami, ale codziennie będziemy na tą wiarygodność pracować, dlatego żeby no, w końcu były rezultaty takie, jakie w tej chwili. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze?